Epidemia koronawirusa ma ogromny wpływ nie tylko na życie zdrowotne i społeczne, ale także na rozwój gospodarczy i rynek pracy. Na naszym terenie sytuację najdokładniej monitoruje Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, który nie tylko prowadzi ewidencję osób pozostających bez zatrudnienia, czy odnotowuje wzrost lub spadek liczby funkcjonujących firm. Obecnie Urząd Pracy realizuje także m.in. projekty pomocowe, które mają na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, szczególnie dotkniętym epidemią koronawirusa. W chwili obecnej realizujemy 3 programy w ramach tarczy antykryzysowej. Jest to mikropożyczka dla przedsiębiorców, dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 5 000. W tej chwili wpłynęło ponad 4600 wniosków. W sumie wszystkie prawie zostały rozpatrzone. Rozpatrujemy je w tej chwili już z dnia na dzień. Kwota wydatkowana to jest ponad 20 milionów złotych na ten cel. Realizujemy też 2 inne formy. To jest dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. I tutaj patrzymy na spadek obrotów. Jeżeli ci przedsiębiorcy mieli spadek obrotów, porównanie tego roku do ubiegłego roku, 2 miesięcy, mogą się starać o dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej. I tutaj w zależności od spadku obrotów jest wyznaczona kwota tego dofinansowania i ono jest wypłacane przez okres 3 miesięcy w chwili obecnej. Jest też dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i to są dofinansowania do wynagrodzenia dla pracownika i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne. W tej chwili udało nam się wspomóc 1300 pracowników, czyli dofinansować pracodawcom te wynagrodzenia. Te wynagrodzenia też są dofinansowywane przez okres 3 miesięcy. Nabory cały czas trwają, więc jeżeli są pracodawcy, którzy potrzebują wsparcia, zachęcamy do kontaktu. Można składać wnioski nadal. Te wnioski w miarę na bieżąco są rozpatrywane. No, chwilę nam to zajmuje, ponieważ musimy przeanalizować jakby wielkość tego pracodawcy, kwoty pracowników, ale staramy się, żeby pracodawcy mieli te pieniądze przed wypłatą, tak żeby mogli wypłacić te pieniądze ludziom, bo to jest najważniejsze. W sumie zaangażowaliśmy ponad 27 milionów, wypłaciliśmy już 24 miliony, reszta to są właśnie te transze, które wypłacamy nadal. Dla porównania jakby skali pomocy dla powiatu dzierżoniowskiego mogę podać, że w ubiegłym roku nasz budżet na programy aktywizacji dla osób bezrobotnych i dla przedsiębiorców to było 5 milionów. Więc kwiecień, maj, no i kawałek czerwca udało nam się zrealizować tyle wniosków i pomóc tylu przedsiębiorcom. Nadal są one realizowane. Pracownicy pracują i po godzinach, i w soboty, i na dwie zmiany. No właśnie, tak, jak się udaje Państwu osobowo to wszystko ogarnąć? No właśnie, tutaj jest zaangażowana cała załoga, za co jej bardzo dziękuję, ponieważ wypłata to jest jedno, natomiast rozliczanie to jest drugie. Są pracodawcy, którym wypłacamy wynagrodzenia dla kilkudziesięciu, kilkuset pracowników. Każdy z tych pracowników to jest uczestnik programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój albo Regionalnego Programu Operacyjnego. Więc no jeszcze trochę przed nami, ale to już jest taka papierkowa robota, gdzie trzeba te wynagrodzenia uczestników rozliczyć. W każdym bądź razie jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli jest taka potrzeba, to pracujemy na zmiany, w soboty, po godzinach, tak aby móc pomóc. Staramy się na bieżąco realizować te wnioski i na bieżąco je uzupełniać, tak aby pracodawców czy przedsiębiorców nie fatygować 2 czy 3 razy do nas, więc przygotowujemy umowę i od razu przed podpisaniem umowy uzupełniane są wszystkie braki, poprawki, których no niestety jest sporo, ale przy jednej wizycie, podczas jednej wizyty ten przedsiębiorca i uzupełnia te poprawki, podpisuje umowę i w ciągu 2 dni są wypłacane pieniądze. Czy są jakieś ograniczenia czasowe, jeżeli chodzi o otrzymanie tych środków? W chwili obecnej te środki są, dysponujemy. W miarę potrzeby wnioskujemy do ministerstwa o kolejne środki. Pierwsza transza to było 20 milionów. Później, patrząc na to zapotrzebowanie naszego lokalnego rynku pracy, wnioskowaliśmy o kolejne 5. W tej chwili wnioskowaliśmy o następne 5. W sumie w tej chwili mamy 30 milionów. Nadal możemy wnioskować, jeżeli będzie taka potrzeba, także
tutaj ile jest osób potrzebujących, tylu zostanie pomoc udzielona. Pani dyrektor, pieniądze i przyznawanie z tego wsparcia finansowego to jedno, ale jak z bezrobociem? Czy to bezrobocie jest większe, mniejsze? Bezrobocie wzrasta. Nie jest to taka lawinowa liczba osób rejestrujących się, ale wzrasta, widać to. Przede wszystkim dlatego, że te mniej więcej osób bezrobotnych rejestruje się tyle samo, natomiast brak nam jest ofert pracy. Widać, że pracodawcy są w takim momencie stagnacji albo takiego zastanawiania się, co dalej, czekania na to, co będzie dalej. Ponieważ dużo mniej jest ofert pracy i dla porównania, no na przykład w zeszłym roku w maju wyłączonych było z ewidencji ponad 500 osób, w tym roku niecałe 200, więc widać tą różnicę i widać ten taki moment zastanowienia się. Dlatego też od 1 lipca ruszamy z wszelkimi naborami i wszelką pomocą, czyli stażami, pracami interwencyjnymi, szkoleniami wszystkimi, Krajowym Funduszem Szkoleniowym, żeby w ten sposób pomóc pracodawcom i móc jakby aktywizować te nasze osoby bezrobotne. W ramach oszczędności to i urząd likwiduje filię od 1 lipca, o czym już w większości było powiedziane, natomiast od 1 lipca likwidowana jest filia w Bielawie Powiatowego Urzędu Pracy. Zredukowane zostało zatrudnienie, więc cała obsługa wszystkich, całego powiatu odbywa się w tej chwili w Dzierżoniowie, Rynek 27.